Zaraz będzie znowu biały dzień jasny, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Będzie kolejny dzień, 16 sierpnia 2016 roku. O wszystkim, u nas, o wszystkim, co buduje, co pozytywne. Biblia mówi, mówcie o wszystkim, co buduje, co pozytywne. A nie, proszę Państwa, takie coś, co Ciebie zbija z pantałyku. Jak ja podpatrzyłam na różne opinie, które kieruje na przykład firma Google do ludzi, że za oszustwa, że za podszywanie się pod różne osoby, że za matactwa, że mnóstwo, ale to tak jest napisane, że człowiek, który to czyta, to on momentalnie myśli, że to on to wszystko robi, że jego tak tutaj zaatakowali, tak zaszachowali jego, że Janek Witek powiedział, no, usunęli mi cały kanał na Facebooku. Tutaj też Winnickiemu niejakiemu, Radio Maryja podał, usunięto cały kanał na Facebooku, na Google, proszę Państwa, to wszystko jedna i ta sama robota, jedno i to samo autorstwo inwigilujące za Ameryki, no bo przecież Żydzi wymyślili internet, proszę Państwa. Także nasze radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra pilnuje i strzeże sprawiedliwości Bożej. Nie mamy na celu walczyć z chamstwem, tak jak tutaj było powiedziane, że z chamstwem jest nijak walczyć, no bo jak inwigilują Żydzi z USA, tam skąd działa głównie, prawda, ten główny mózg, wielki mózg internetu, jednostronnie chcieli zawładnąć całym światem. I słyszeliście Państwo, że nawet z bolszewikami masoneria współpracowała. Także nie mamy na celu walczyć z chamstwem, siłą, lecz tylko przy pomocy Biblii wykażemy, zawsze wykażemy ślad bezprawia, niesprawiedliwości, bo to widać, bo to słychać, bo to czuć, że nawet małe dziecko to zauważy, proszę, małe dziecko u świadków Jehowy. Jezus Chrystus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. Wyczuje takie dziecko niesmaczne oszustwo, że jest, prawda? Chociaż oni tutaj chcieliby inwigilująco ciebie osaczyć, zmataczyć, zaszachować, żeś jakaś oszustka, że jakimś oszustem jest, się podszywa, że spam, że za dużo. No to wejdź do Google Plus i możesz 1000 razy ten sam film, a różne inne komentarze. I to już nie jest to samo. To czy to trzeba tłumaczyć jak chłopu na miedzy, a że chłop ham, no to nie musi być ham, prawda? Niesmaczne oszustwo, obrzydliwe kłamstwo i to dziecko zauważy, że matka czy ojciec oszukują, dlatego Jezus mówi, przecież ojciec czy matka nie dadzą dziecku kamienia zamiast chleba, nie dadzą węża zamiast ryby. Także proszę Państwa, już wcześniej 2000 lat temu doprowadzili Żydzi, też cała ta masoneria do śmierci. Najświętszego człowieka był aresztowany w nocy, był bez świadków, bez niczego, tylko tak inwigilacyjnie, jednostronnie, prawda? Że tu tutaj nic nie gadaj, ty tutaj nic nie mów, a my cię zamordujemy, bo ty jesteś nikim, jesteś niczym, nie jesteś żadnym Bogiem, nie jesteś się żadnym synem człowieczym, jesteś nikim. My cię tu załatwimy. No i oni tak zrobili. Piękny artykuł tutaj czytamy w kanale Wiesiolandia. El Mercedes, proszę sięgnąć do źródeł, do początków, gdy przyszli po Jezusa w nocy, bez świadków. Fałszywie, zdradzony Jezus, był sam, ale z ludzkiego punktu widzenia, niedoskonałych ludzi, słabych ludzi, sług szatana diabła, co dzisiaj też przy 15 sierpnia 2016 roku było widać, bo Jezus Chrystus, gdyby przyszedł tutaj, się popatrzył na to wszystko, co to za czołgi, co to za wojsko, przecież ja tutaj mówię, że kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie, a po co to wojsko dosłowne, literalne,
bilateralne czołgi, prawda? To nawet u was na frontonie ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest napisane, gdy przekują swoje miecze, że w ogóle przekują swoje miecze na lemiesze, włócznie, na nożyce ogrodnicze, że żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i że już nie będą się uczyć, prawda, ćwiczyć do sztuki wojennej. Nie, nie, no nie. Czyli 2000 lat temu Jezus Chrystus był zamordowany, proszę Państwa, doprowadzono do śmierci. I Archangiel Paruski Gawaryca, pierwszy anioł doskonały Jezusa i ta matka, czyli dziedzina stworzeń duchowych w niebie, wydała Jezusa Chrystusa, który przyszedł tutaj na ziemię jako króla, aby złożyć w postaci cielesnej ciała ludzkiego ofiarę za wszystkich ludzi, aby przywrócić raj pieśni. Czwarta w starym śpiewniku była: raj utracony Bóg przywróci. Raj utracony, a Bóg przywróci przez tysiącletni syna rząd. To już Hitler myślał, że to on tutaj tworzy tysiącletni. Nie. Tysiącletni okres poczyna się od Anglo-Ameryki, Białystok. Stamtąd rozejdzie się, rozrośnie się cały raj po całej ziemi z Anglo-Ameryki, Białystok. To więc tu dlatego nie ma ani świadków Jehowy, ani Mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych, dosłownie na Mazowszu, pod Bałtykiem, w Polsce centralnej, w Polsce A, tylko są oni w Anglo-Ameryce, Białystok i jeszcze jest przed Armagedonem, jeszcze nawet jest przed wielkim uciskiem, czyli przed zniszczeniem religii złych, fałszywych, są wzloty i upadki religii, kocioł, kocioł wielki, różne rzeczy dzieją się. 2000 lat właśnie po śmierci Jezusa Chrystusa, którego nauki zna dzisiejszy diabli świat. Dlatego mówimy, że drugiej klasy słudzy diabła znają to. Domyślają się, że świadkowie choby głoszą prawdę, ale po co z nimi rozmawiać, jak się nie zarobi pieniędzy na niczym. Trzeba kraść, trzeba oszukiwać, kłamać, a świadkowie choby są przecież uczciwi i nie należą świadkowie choby do tego złego świata, więc dlatego się nie zbroją i żołnierzem świadek choby nie będzie tu po krew, nie przyjdzie do centrum krwiodawstwa i też krwi nie będzie oddawał, różnych innych rzeczy nie będzie robił. Także proszę Państwa, jeszcze dzisiaj przed zakończeniem 15 sierpnia 2016 roku właśnie mówimy, proszę Państwa, o tych bardzo wielkich naukach, które głosił Jezus Chrystus 2000 lat. Wielki sens jest tych nauk, wypowiedzi, proszę Państwa, są jezusowe, chrystusowe, niepowtarzalne czyny, nie do podrobienia, no bo że Jezus czynił cuda, to więc faryzeusze i saduceusze oskarżyli go, że bezprawnie w ogóle głosi, tak samo jak i my możemy tu bezprawnie mieszkać w mieszkaniu, ale przecież Janek Witek, jak żył, był, zostawił drzwi otwarte na 5-6 centymetrów i wcześniej zadzwonił na pogotowie, wywieźli go w ogóle do szpitala wojskowego, akurat dzisiaj święto wojska, na szaserów rok temu. Umarł, proszę Państwa, o 4:10. No, to już ponad rok. Już czas leci. Bo się okazało, że Jehoszua, Jezus Chrystus z języka hebrajskiego, to Jehoszua to zbawienie u Jahwe. Zbawienie u Jahwe. To syn Jahwe. Jezus Chrystus to syn Jahwe. A więc nie żadna trójca, tylko dwie różne osoby. Jezus Chrystus przyszedł tu na ziemię. Wydała go kobieta taka, wiecie Państwo, dziedzina duchów w niebie, dziedzina aniołów, bo Jezus był pierwszym aniołem. Archangel, powtarzam jeszcze raz. I ta duchowa dziedzina, matka duchowa, wydała na świat potomstwo. On tu przyszedł, a szatan chciał zniszczyć. To zabił jego ciało, ale jestestwa Jezusa, duchowości, nie. Oni to, faryzeusze, saduceusze, cała ta masoneria, są tylko fałszywym
poronionym awatarem świętości, bo oni myślą, że oni są święci. Awatar, to są oni tymi oszustami, podszywki, podróbki wszelkie. To jest awatar świętości. I oni właśnie chcieliby z Ameryki, ci Żydzi, inwigilować, czy to przez Google, czy to Facebook, chcieliby oceniać, ale ja nie mówię, że to jest złe, czy Google, czy. Ja teraz wchodzę do Yahoo w ogóle, bo to Google jest żydowskie, inwigilacyjne. Ja nie mówię, że inne nie, ale też i Świadkowie Jehowy korzystają z internetu, mają piękne pieśni, ale trzeba rozważnie, umiejętnie, na trzeźwo i nie pić alkoholu, proszę Państwa. Taki awatar Boga Jahwe, Jego sprawiedliwości spreparował właśnie, wymyślił, wynalazł internet, aby dalej po zabiciu Jezusa Chrystusa 2000 lat temu to wszystko, co miało miejsce i zlikwidowaniu Boga Jahwe do śmietnika, wyrzuceniu Biblii, wyżyć się na świętych ludziach, mordując ich, czynić zło. Chodzi o inwigilację. Tak. Na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości w przypadającą dziś uroczystość Dniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Ksiądz arcybiskup nawiązał do obchodzonej w tym roku 1050. rocznicy chrztu polskim. Przez ponad 1000 lat w czasach spokojnych i czasach trudnych chrześcijańska wiara dodawała nam skrzydeł, tworząc nowy, ochrzczony naród, powiedział metropolita. Uroczystość Dniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych oraz największych wydarzeń na Jasnej Górze. Odpust co roku gromadzi w Częstochowie tysiące wiernych. Wielu z nich przybyło w pieszych pielgrzymkach. Transmisję Eucharystii z Jasnej Góry przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Uroczysta msza święta w katedrze polowej rozpoczęła obchody święta Wojska Polskiego. Wojsko świętuje co roku w rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. W mszy świętej w intencji ojczyzny uczestniczyli m.in. zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wraz z małżonką oraz premier Beata Szydło, a także szef MON Antoni Macierewicz. Ksiądz biskup Józef Guzdek w homilii nawiązał do Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w ubiegłym miesiącu w Krakowie. Biskup Polowy Wojska Polskiego określił to wydarzenie mianem drugiego cudu nad Wisłą. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom niezłomnym i złożył wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. Spełniamy obowiązek, dzięki któremu Polska w dużym stopniu wobec swoich żołnierzy odzyskuje honor, mówił prezydent Andrzej Duda. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczył również szef MON-u Antoni Macierewicz i Marek Franczak, syn żołnierza niezłomnego Józefa Franczaka. Po złożeniu wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył nominacje generalskie 8 oficerom. Prezydent Andrzej Duda i władze państwowe uczestniczyli także w uroczystej defiladzie wojskowej na lądzie i w powietrzu. Następnie odbył się festyn żołnierski w parku Agrykola. A w przyszłym roku żołnierze dostaną podwyżki. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, które od początku 2017 roku podwyższa wskaźnik, według którego obliczane jest przeciętne uposażenie żołnierzy. Jeśli nie zmieni się tak zwana kwota bazowa, żołnierze dostaną dodatkowo 380 zł. W Gdańsku zacumowały tankowce z ropą z Iranu. Rafineria Lotosu przerobi wkrótce 2 miliony baryłek surowca. To pierwszy od wielu lat transport ropy z tego regionu świata. Jest to możliwe dzięki zniesieniu sankcji międzynarodowych na Iran. Pozyskanie surowca z Iranu ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski w sektorze energii. W pierwszym kwartale bieżącego roku ropa z Rosji stanowiła aż 75% surowca, który kupiła spółka. W Krynicy-Zdrój trwa jubileuszowy 50. festiwal imienia Jana Kiepury. Polski tenor i aktor cieszył się największą popularnością spośród śpiewaków dwudziestolecia międzywojennego. Występował na scenach na całym świecie. Jan Kiepura zmarł dokładnie 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych. W najbliższy piątek odbędą się uroczystości pogrzebowe Piotra Jani, wojewody zachodniopomorskiego. Msza pogrzebowa będzie sprawowana w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba. Urzędnik spocznie na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Wojewoda zmarł w niedzielę w Zabrzu, miał 64 lata. Najwcześniej za miesiąc poznamy wyniki kontroli przestrzegania zakazu pracy w święto, którą przeprowadziła dziś Państwowa Inspekcja Pracy.
Inspektorzy od początku roku stwierdzili już 96 przypadków złamania zakazu pracy handlu w święta wobec ponad 300 pracowników. Złamanie przepisów może kosztować pracodawcę od 1000 do 30 tysięcy złotych. Prezydent Francji François Hollande zostanie w środę przyjęty na audiencji prywatnej w Watykanie przez Ojca Świętego Franciszka, poinformował Pałac Elizejski. Tematem rozmowy ma być sytuacja po zabójstwie księdza przez dżihadystów w kościele w Normandii. 26 lipca podczas porannej mszy świętej dwóch młodych Francuzów o korzeniach muzułmańskich zamordowało księdza. Do ataku przyznało się tzw. państwo islamskie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że podstawą procesu pokojowego we wschodniej Ukrainie powinny być porozumienia mińskie. Steinmeier spotkał się w Jekaterynburgu z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Do spotkania doszło kilka dni po tym, jak prezydent Rosji oskarżył Ukrainę o próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Rosyjska marynarka wojenna rozpoczęła we wschodniej części Morza Śródziemnego ćwiczenia taktyczne, podał resort obrony. Według Moskwy sprawdzana jest zdolność jednostek do działania w sytuacji kryzysowej wywołanej zagrożeniem terrorystycznym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podkreśliło w komunikacie, że manewry były wcześniej zaplanowane. Turecka policja przeszukała 3 budynki sądów w Stambule po wydaniu 173 nakazów aresztowania w ramach śledztwa w sprawie nieudanego puczu sprzed miesiąca. Według władz od nieudanego przewrotu w Turcji zatrzymano ponad 35 tysięcy osób, z czego 17 tysięcy formalnie aresztowano. W puczu zginęło ponad 240 osób. Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji poinformował, że radykalni islamiści podejmują próby werbowania nowych zwolenników wśród muzułmańskich uchodźców. Wiemy o 340 takich przypadkach, powiedział szef urzędu. Jego zdaniem prób werbunku jest w rzeczywistości dużo więcej. Król Jordanii oświadczył, że jego kraj wyczerpał możliwości dalszego przyjmowania uchodźców z Syrii. Abdullah II wezwał wspólnotę międzynarodową, by wzięła na siebie część odpowiedzialności za los uchodźców, podkreślając, że chodzi o kryzys humanitarny. Według ONZ-u Jordania przyjęła około 630 tysięcy uchodźców z Syrii, Amman szacuje ich liczbę na 1 300 000. Ulewne deszcze padające przez 2 dni w amerykańskim stanie Luizjana zmusiły władze do ewakuacji ponad 20 tysięcy mieszkańców. Opady trwają od piątku. Władze mówią o bezprecedensowych powodziach, które dotąd kosztowały życie 6 osób. Na koniec jeszcze 2 informacje ze sportu. Anita Włodarczyk zdobyła w Rio de Janeiro złoty medal olimpijski w rzucie młotem. Polka rzuciła młot na odległość 82 metrów i 29 centymetrów. Tym samym pobiła rekord świata, który także należał do niej. Srebro wywalczyła Chinka, a brąz Brytyjka. Polscy piłkarze ręczni awansowali do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro dzięki zwycięstwu Niemiec nad Egiptem w meczu grupy B. Polacy zajęli w grupie 4. miejsce i w ćwierćfinale zmierzą się z triumfatorem zmagań w grupie A. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Triumf Zapory. Na grobie nieznanego żołnierza jest wreszcie tablica poświęcona elicie polskiego wojska, żołnierzom wyklętym. Uroczystości upamiętniające cud nad Wisłą. To żywa lekcja historii. W naszym dzienniku relacje i reportaże. Polska darem Boga, wiara i naród. Od chrztu naszego narodu chrześcijaństwo i polskość idą w parze. Jak Bóg uczynił cudowną polską ziemię urodzajną glebą. W naszym dzienniku słowa księdza arcybiskupa Wacława Depo z Jasnej Góry. Opiekun narodu. Do końca niósł wysoko sztandar sprawy polskiej. Stawał w obronie dzieci prześladowanych we wrześni. Pomagał ofiarom wojny. Ostatnie lata Henryka Sienkiewicza przybliża Barbara Wachowicz. Diagnoza świata według wspaniała ta Wachowicz. Dlaczego Maryja ukazała małym pastuszkom przerażającą wizję piekła? W naszym dzienniku artykuł księdza Krzysztofa Czapli. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Wszyscy, którzy pragną być ewangelicznymi siewcami, którzy kochają świętego Jana Pawła II. Już jest po Światowych Dniach Młodzieży, po wielu wydarzeniach,
powracamy do sprawy Bractwa Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do tego bractwa. Może do niego należeć każdy, kto stara się być dobrym, praktykującym katolikiem i Polakiem oraz naśladować świętego Jana Pawła II w jego totus tuus. Następnie otrzyma referencję na piśmie od swego duszpasterza i podejmie według możliwości zadania członka bractwa. A więc pierwsze, modlitwę, 1/10 różańca przynajmniej codziennie, w intencji Kościoła, Ojczyzny, o pokój w Ojczyźnie, w świecie i w intencji ewangelizacji Polski i świata oraz za członków Bractwa Świętego Jana Pawła II. Drugie, będzie zgłębiał nauczanie Świętego Jana Pawła II, w tym według możliwości będzie starał się brać udział w wydarzeniach w związku ze Świętym Janem Pawłem II, proponowanych przez Bractwo. Trzecie, będzie tworzył domową biblioteczkę świętego Jana Pawła II. Chodzi tu o książki, muzykę, filmy i tak dalej, o dzieła świętego Jana Pawła II, a więc dokumenty, które wydał jako papież. Czwarte zadanie to rozpowszechnianie nauczania świętego Jana Pawła II i wiedzę o nim. Piąte, tu sekcja młodzieżowa, inaczej JP2 Nowe Pokolenie. Dla sekcji młodzieżowej szczególne zadanie poznawanie świętego Jana Pawła II, jego życia oraz najlepszych Polaków i świętych jako wzorów do naśladowania. Szóste zadanie to współpracowanie z sanktuarium świętego Jana Pawła II, wspieranie modlitwą, według możliwości także materialnie przez wolontariat i tu animację pielgrzymów i strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II. Siódme, każdy z członków żywych i zmarłych bractwa ma udział w modlitwach, nowennach do świętego Jana Pawła II i mszach świętych w każdy czwartek w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Toruniu. 8. Członkowie Bractwa Świętego Jana Pawła II mają specjalne stroje podczas dyżurów w sanktuarium, animacji pielgrzymów, strzeżenia relikwii Świętego Jana Pawła II w Toruniu i podczas uroczystości w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. 9. Członkowie Bractwa mają specjalne odznaki. 10. Do Bractwa przyjmuje Kolegium Ojców Redemptorystów posługujących w Radium Maryja i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Opiekunem, zwierzchnikiem jest ojciec redemptorysta wybrany przez Kolegium Ojców, jak w punkcie poprzednim. Sekretarzem siostra franciszkanka rodziny Marii posługująca w sanktuarium. By zostać członkiem Bractwa, należy też wypełnić specjalną deklarację i przesłać na adres mailowy bractwo@radiomaria.pl. bractwo@radiomaria.pl. Otrzymanie odpowiedzi pozytywnej oznacza przyjęcie do Bractwa. Pierwsze uroczyste przyjęcie do Bractwa będzie w dniu odpustów w naszym sanktuarium, w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II w sobotę 22 października bieżącego roku o godzinie 12. Zapraszamy serdecznie, prosimy o zainteresowanie się tą sprawą, zapraszamy do współpracy. Więcej informacji i kwestionariusz dla kandydatów do Bractwa na portalu Radia Maryja, zakładka Sanktuarium. Oczywiście będziemy w dalszym ciągu Państwa informować. Proszę zaglądać na portal i zakładka Sanktuarium. Tam znajdziecie Państwo Bractwo. Bóg zapłać. Thank you.
dwie i pół minuty po północy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam czyli, bardzo że w Polsce serdecznie. Dwie i pół minuty po każdego i północy. Z naszych dzisiejszych radiosłuchaczy we wtorek 16 sierpnia i zapraszam, by ten dzień wspólnie rozpocząć w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna. Także widzicie Państwo, Jezus Chrystus jako Jehoszua przyszedł od Jahwe, no to mamy już dwie osoby, prawda? No trzeciej oczywiście, że nie będzie. Jezus Jehoszua z języka hebrajskiego, zbawienie u Jehowy, zbawienie od Jehowy, proszę Państwa, a Jehowa, Jahwe, ten, który powoduje, że się staje. Są to wszystko słowa żydowskie, hebrajskie, no bo to wszystko prawda, no bo tak było, z tym, że miało tak być też, że Żydzi mieli przyjąć Jezusa Chrystusa, zaakceptować Go, ale to dalsze wydarzenia pokazały, że Jezus dał swoje życie w ofierze za całą ludzkość, bo ludzkość zaprzedała się w niewolę grzechu i śmierci i że w bólach będziesz rodziła, no i nie tylko, i będziesz umierała dziecko. Ludzie się, gdy rodzą, to umierają, ale tak nie miało być. Miało być życie wieczne, bo dlaczego my tutaj mówimy o tej pieśni czwartej ze starego śpiewnika, że na całej ziemi będzie raj? No bo ten raj miał być. Raj utracony Bóg przywróci za sprawą ofiary doskonałego człowieka, Jezusa Chrystusa, którego wydała niewiasta stworzeń duchowych w niebie. Niewiasta stworzeń duchowych w niebie. Są to aniołowie, cherubini, serafini. Przecież Jezus Chrystus to jako ten archangiel. Pierwsze doskonałe, Kolosan 1,14. Stworzenie duchowe, pierwsze, nieskazitelne, pierwociny, prawda, pierwokłosie. Pierwsze. Marta Dobosz też zastanawiała się, dlaczego ona nie urodziła się jako pierwsza, tylko jakaś tam druga, czy w każdym bądź razie nie pierwsza. Jej siostra śpiewa operowo i gdzieś jest daleko w świecie. No a ona skończyła 3 studia tu w Polsce i się marnuje, prawda? To więc taka fornej pski kura, której daj grzędę, to ona mówi, że ja wyżej siędę i ona tutaj jest, występuje, fornej pski, mamy. I ona mówi, och, że całe życie Marta Dobosz straciłaś, bo ma studia aktorskie, studia malarskie i studia, proszę Państwa, wokalne. No to więc taki człowiek 50-60 lat marnuje się w Polsce już. 10 lat, 15 lat się marnuje, a przecież ona i na wernisażu wystąpi, i w hotelach będziemy występować, no to właśnie, że się nie marnuje, ale von Lipski uważała, że jak ona nie zarobi 15 groszy na czymkolwiek, no to przecież musi zarabiać, musi, bo tak to ona się marnuje, albo czemu ona gwiazdą wielką nie została. Także proszę Państwa, Polacy mają bardzo strasznie, w większości przypadków, nie po kolei w głowie, a w ogóle to 80% tych, co nam przechodzą, to są ateiści, oni w ogóle w nic nie wierzą. Dlatego mówię, że dobrze stało, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że ludzie pójdą na tę mszę, troszeczkę są za, prawda, u Rydzyka Szydło mówi, a teraz pójdziemy się modlić, prawda, zapędzeni do kościoła, niech idą na mszę. Tu nie ma ludzi prawosławnych w Warszawie i ani śladu nie ma Świadków Jehowy, ani jednego, też mormona czy ewangelika, także nie ma co tu mataczyć o 6 stycznia, zachowywać się dziwnie, bo to dziecko zauważy, że ciągle ci moherowi ciągle coś kombinują, ciągle coś chcą, każde słowo, każdy gest, każden, prawda, jak to niektórzy mówią, gest, ruch, świadczy, że już coś kręcą. Oni bez oszustw. Salcesony, Warszawa, Polska. Salcesony. Bez kręcenia to się nie mogą obyć. Czy nie lepiej wziąć do ręki Pismo Święte, zacząć czytać, ale nie tylko nawet czytać, ile studiować i dowiedzieć się, że ta Trójca przyszła z pogaństwa. Czy nie lepiej? Ile, tylko że wiecie Państwo, ile jest filmów w internecie, tylko taki ktoś, jak się rodzi, to on myśli, że jak on się urodził, to w tym umrze. No właśnie, że nie.
Jak Jezus Chrystus się urodził, to wcale nie przyjął żadnego chrztu jako małe dzieciątko. Nikt mu kropelką wody go nie oblał, nie polał, bo chrzest to jest jako oddanie się na czynienie woli Bożej. Człowiek świadomy może to zrobić u Mormonów, to w wieku 12 lat chrzczą i bardzo dobrze, proszę Państwa, robią 12 lat i do chrztu, i do chrztu. No, ale nie malutki człowiek. Tutaj ile jest filmów w internecie? Możecie zobaczyć, tylko wy się nie obejrzycie za tym, co trzeba, tylko na mszy, czy gdzieś indziej za kimś, za czymś, a jak wygląda, jakie ma buty. A ja mówię, czemu nie patrzysz się na to, co ma w głowie, bo ty nie widzisz. Bo ty nie orientujesz się, jeżeli w tym systemie jeszcze pokomunistycznym te kołchozy, proszę Państwa, tych grup takich po cztery, po sześć, przecież to nie są świadkowie Jehowy po cztery, bo to już nie XX, tylko XXI wiek. Jak tak stoją, jak tak siedzą, to wtedy bredzą. O czym? A jak wygląda, a jak to? Wszystko zewnętrzne, zewnętrzna forma. A o Panu Bogu, a strażnicę do ręki wziąć, a Biblię, a studium Biblii przy pomocy strażnicy, a do sali królestwa pójść, to nie. Nie byli w życiu ani razu, ani tu na szwedzkiej. Jak jedziecie do Anglo-Ameryki, Białystok, przez szwedzką i marki tutaj stąd z Polski, a z Warszawy, to proszę Państwa, warto zajrzeć do Świadków Jehowy na szwedzką. No. Jak pojedziecie do Anglo-Ameryki, Białystok, to tam sala królestwa, na sali królestwa jest tego pełno, jest tego bardzo dużo. Także proszę być z nami, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, proszę Państwa, i tylko u nas są takie ciekawostki, u nas są takie wspaniałości, że naprawdę niesamowite, proszę Państwa. Niesamowite. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Mamy kanał El Mercedes YouTube. Też Wiesiolandia Plus. Mamy Witeklandia YouTube. Proszę Państwa, zapraszamy do Google Plus. El Mercedes, Wiesiolandia Plus, Witeklandia, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska, Google Plus ma też kanały Ela Hoff, 2F, Ela Hoffland, Ela Hofflandia, Wiesiolandia Król, Wiecholandia Król, Wiesiolandia, Wiecholandia. Zapraszamy Państwa serdecznie. Melodrama, Melodramato na Google Plus. Jak również Daily Motion, El Mercedes. Serdecznie Państwa zapraszamy również do Facebooka. Buziaczki i proszę, przesyłamy kaczki. No, do Facebooka El Hof przedstawia. Na Facebooku El Hof. A tutaj mamy wernisaże. Nikt, proszę Państwa, nie robi takich rzeczy jak my. My jesteśmy oryginalni i pierwsi. Tak samo jak i Elżbieta, moja miła koleżanka Elżbieta Pastecka, mówi, że jestem jedną tylko taką mimką. Jestem jedną tylko taką mimką. Proszę mnie oglądać, proszę słuchać. Z tym, że widzicie Państwo, żeby ona zaczęła czytać Pismo Święte, żyć duchowo, to być może miałaby coś do powiedzenia ciekawego o Panu Bogu. Jaki jest sens Twojego życia? Co Ty wiesz o Panu Bogu? Po co my tu w ogóle jesteśmy? Dlaczego umieramy? Dlaczego się starzejemy? Dlaczego słabe jesteśmy? Do czego to wszystko zmierza? Czy będzie kiedyś lepiej? No właśnie, że raj utracony Bóg przywróci na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa. I to był ten warunek, uwierz więc w Jezusa Chrystusa, ale najpierw jeszcze wcześniej zorientuj się, jaki jest sens uwierzyć w ofiarę Jezusa Chrystusa. Dowiedz się, co Bóg zrobił dla ciebie jak do tej pory, że ty osobiście też będziesz mogła żyć wiecznie w raju na ziemi, który to raj utracony Bóg Jahwe przywróci. Dlaczego to nie tylko Pan, ten Bóg Jahwe, ale Jahwe właśnie, Jehowa. Gdzie to imię? Kto je chowa, kto je schował, kto je wyrzucił, kto je usunął. Usuwanie świętości.
tylko u nas, bo dzisiaj mieliśmy wyciągniętą rękę przed Świętą Anną, ale my tutaj pokazujemy, proszę Państwa. My raczej rozdajemy cokolwiek, nawet strażnice, nawet przebudźcie się, Słowo Boże, za darmo. A czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Tak postępowali zawsze prorocy Jahwe, Księga Izajasza, 43 rozdział. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe. Wszędzie jest w Biblii Jahwe, 7000 razy. Jest Jahwe. Gdzie to? Usunięto. Usuwanie świętości. Firma Google też bardzo chętnie usuwa świętości, proszę Państwa. I ludziom, co tylko lepsze, ważniejsze z Panem Bogiem, to może być usunięte wszystko. To jest świat szatana. Także nie bądź sługą diabła w ogóle. Piękne są pieśni królestwa, proszę słuchać. Piękne są te pieśni królestwa, piękne, śliczne są te pieśni królestwa. Proszę słuchać, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Jeżeli my wierzymy w Boga Jehowę, to jest ten jeden Bóg. Żydom było prawdziwy Bóg. Żydom było to powtarzane, pamiętaj Izraelu, jeden jest Jahwe, bo tam oskarżali Biblię o wielobóstwo, także żadnej trójcy, ani jednego Boga w trzech osobach, ani trzech Bogów, ani czterech. Także proszę Państwa, Bóg jest jeden Jahwe, Żydzi to dobrze wiedzieli. No, także Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żeby przedstawić Boga Jahwe. Zapraszamy.